Dzisiaj znowu poczęstuję Państwa fragmentem Księgi Objawienia. Tym razem będzie to czternasty rozdział, wersety 6 do 11 i wersety 19-20. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: — Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki. Unosi się w górę na wieki wieków, i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. I zapuścił anioł, sierp swój, na ziemi, i poobcinał grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. I deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew aż dosięgła wędzideł końskich na przestrzeni 1600 stadiów. Dobroduszny starzec z białą brodą? Pulchne maleństwo w żłóbku, czy w ramionach Madonny? Kumpel i swój chłop, który na pewno nie zrobi żadnej krzywdy ziomalom? Jaki jest twój obraz Boga? Cytowany fragment Biblii opisuje objawienie się Boga ludziom przyszłych pokoleń. Ich stan moralny będzie niski. Wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. To opisuje stan moralny tego przyszłego pokolenia, do którego przyjdzie sam Bóg osobiście. Poziom technologiczny jego będzie za to wysoki. Przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę. Jedną z najbardziej prawdopodobnych interpretacji tego fragmentu jest właśnie to, że będzie jakiś sposób takiego informatycznego znakowania ludzi. Mówi się dzisiaj o chipach, być może o to właśnie tu chodzi. Czyli mamy niski poziom moralny, wino szaleńcze i rozpusty, technologiczny wysoki, umożliwiający kontrolę wszystkich ludzi. Religijnie ci ludzie wrócą do. Bałwochwalstwa, tym razem jednak bałwochwalstwa oświeconego, oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi. Jaką nowinę głosi tym ludziom ten fragment Biblii? Na jakie prawdy kładzie nacisk? Pierwsza rzecz: bójcie się Boga. Cywilizacja dojdzie do stanu, gdy strach będzie budził człowiek, władza państwowa, jakiś nowy firer, ale już nie Bóg. Ten doskonale znany naszym przodkom stan psychiki, nabożny lęk przed Najwyższym, odejdzie całkowicie do Lamusa. Warto przypomnieć, że majestat i potęga Jezusa w chwale są tak wielkie, że Jego najbliższy przyjaciel z czasów wcielenia Jego wizyty na Ziemi, tej dwa tysiące lat temu, apostoł Jan, tak na nie zareagował. Księga Apokalipsy, pierwszy rozdział wersety od 17 do osiemnaście. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł. Nie lękaj się. Ja jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze, śmierci i piekła. Jakie więc wrażenie wywrze kontakt z nim na wrogach, jeśli jego przyjaciel, jego najbliższy znajomy, można tak powiedzieć, z którym spędził kilka lat swojego życia face to face, ramię w ramię, kiedy go zobaczył w chwale, padł jakby umarły. Tak zareagował przyjaciel. A jak zareagują wrogowie? Do religijnie zdzieciniałego pokolenia Czasów ostatecznych, anioł zwraca się z takim oto ostatnim nakazem: bójcie się Boga, i zaraz dodaje, oddajcie mu chwałę. Boży strach prowadzi człowieka do właściwej postawy przed absolutem, do kornej czci, jak ujął to autor najbardziej chyba znanej pieśni chrześcijańskiej, Cudowna Boża Łaska. Apostoł Piotr w drugim swoim liście, trzeci rozdział, w wersetach od 3 do 7, ostrzega, że nadeszła godzina sądu. Oto cały ten fragment. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co światł wczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia, mocą tego samego słowa, zachowane są dla ognia i utrzymywane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Zatracony w hedonizmie człowiek przyszłości całkowicie zlekceważy perspektywę sądu i odpowiedzialności przed Bogiem. Jakim Bogiem? Anioł odpowiada. Przed Bogiem, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Ale człowiek przyszłości powie, jaki Bóg? Nie ma Stworzyciela, powstaliśmy z przypadku, nie ma odpowiedzialności, nie ma obiektywnej oceny naszych postępków, wszystko jest względne. Kiedy niewiele ponad sto lat temu Darwin dał ludzkości w cudzysłowie naukową alternatywę pochodzenia od Stwórcy, jego teoria padła na bardzo podatny grunt. Można powiedzieć, że świat już czekał na zmianę tego staroświeckiego zabobonu zwanego bojaźnią Bożą. To nie materiał badawczy czy błyskotliwość myśli zjednały Darwinowi serca współczesnych. Nowa wiara była po prostu potrzebą nowych czasów. Tuż przed wylaniem swego gniewu Bóg przypomni ludziom, skąd się wzięli i przed kim niebawem stanął. Będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Czy tak wyobrażamy sobie baranka? Czy tak wyobrażamy sobie atrakcję w przyszłym życiu? Warto póki czas poprawić swoją optykę widzenia Boga. On nas stworzył. On nas widzi. On nas osądzi. Dla swoich wrogów. Nie będzie miał litości, czy ty jesteś jednym z nich i popłynęła stłoczni krew aż dosięgła wędzideł końskich.